Obiecałem użytek z nóg i to też właśnie czynimy. Jara zostaje z tyłu, a my chyba poszliśmy źle. A może jednak? Pytanie jak u nas ze skakaniem, pływaniem. Możesz mączyć tą ranę? Raczej nie powinnaś, nie? Już tutaj ledwo wylądowała. Ale dobra, uwaga, nie jest na tyle głęboko. No, choć nie wiem, czy ona tak ładnie da radę. Nie, ona widzę w dobrym kierunku. W sumie w kierunku zapasu, tak. Spoko, dzięki Jara. No, dziwne miejsce na znalezienie. A, ups. Kiedy to się stało? Tu? Nie. Ale wygląda na kierunek, w którym trzeba się udać. A tu, w sensie. Wskazuję jedyną ręką. Jara. Dobra, to może ja, co? Czekaj. Ja to zrobię. No jej to powinno się udać bez problemu. Z Jarą trochę gorzej. Ale w tym momencie ona już zamoczyła rękę. A, no tak, pada deszcz. Okej, okay, dobra. Dalej nie kończę, czemu ona i tak stara się za wszelką cenę pójść pierwsza. To jak spodziewam się zarażonych tutaj? A tu nie. Ale tutaj... też nie. O, gliczyk. Na szczęście nie trzeba się kłaść. Tylko nie wiem, czy strzelbo to najlepszy wybór teraz. Więc już teraz nawet nie mogę zmienić. Dostęp do menu broni jest mocno ograniczony w tym momencie. Łodzie są przy tamtym brzegu. Musimy dotrzeć do drogi i pójść naokoło. Okej, dobrze. Do żeby tu wejść w ogóle? Dwie nogi, jedna ręka. No. To była raczej średnia pomoc, jak na moje, ale... okej. O, co my tu mamy? Butelek Max, wszystkiego z grubsza też. O, nie. Może się jeszcze przyda nam coś innego. Nie wiem, co zaraz tutaj zajdzie. Ej, czy tamten zbiorniczy był prawie pełen? Jakie szczęście. Na takim dystansie to mimo wszystko może lepiej w ten sposób. O, list, dropsy, dropsy, dropsy. A, najpierw liści. Niezbyt długi. Jealous, tak? O zazdrość chodziło. Nie wiem. Znaczy tutaj wygląda jak jealous, ale... A nie, J, nie, też nie. Ej. J było ostatnie. I nie weszło. A, co z drugiej strony? Wiki, bądź ostrożna. W moją łódź trafiły dziś dwie strzały. Sugerujebyś wypłynęła trawlerem głębiej w morze. Fale są wzburzone, więc pewnie się na nie opuści twój żołądek. Nie tą stroną, którą byś chciała, ale to lepsze niż zginąć od strzały blizny. My powinniśmy zająć się odbijaniem fermy. Pakowanie się w samo serce terytorium blizny to proszenie się kłopoty. Co Isaac sobie myśli? Może po tym dyżurze moglibyśmy poprosić o zmianę przydziału? Mógłbym przez resztę życia obrabiać ziemniaki. Obierać, oczywiście nie obrabiać. Obierać ziemniaki, byle się stąd raz na zawsze zawinąć. Uważaj na siebie, widzimy się w domu, Kent. No, czy się zobaczyli? Szukamy zwłok, jak zwykle. Dobra, Abby? Prawie w pełnym zdrowiu. Teraz to naprawimy. Ej, ale zwłok brak, więc może... może jednak inny przydział?
No, czyli zaraz będzie gdzieś ławeczka pewnie. Max tego, no szkurde, wele, no. A najgorsze jest to, że nic nie mogę zrobić. Nic, wszystkiego na maksa, muszę zacząć rzucać rzeczami. A co, że tam? Na drugą stronę? A, sorry. Może jednak warto otwierać wszystkie możliwe drzwi, jakieś trofeum może wpadnie. No chyba te przy sejfie ominąłem. A może nie? Może tam był sam sejf tylko. O, jara jakiś... A, pomysł? Dobra. Już nic, spokojnie, już widzę. To Abby coś nie chce wejść. No. Bardziej się nie da. Zostań tu. Zdobędę łódź i po ciebie wrócę. Nie, mogę pomóc. Nie tym razem. Dam radę. Okej. I to raczej nie są pioruny. Z burzowego nieba. A co, będziemy faktycznie do WLF-u strzelać? Już totalna dezercja. Razem ze zdradą. Jeszcze miotaczem płomieni, tak? Mhm. No na pewno później ten sąd wojskowy uzna to za okoliczność łagodzącą, że nie szybkimi strzałami w głowę na przykład, tylko podpalając miotaczem ogni. Nie wiem, że do lewa strzelali. Albo do Lili. Mówię, że jedna i ta sama postać. Abby, co jest, kur... Manny? Jesteś tu sama? Tak. Kurwa. Ten snajper jest kurwa niezły. Co ty tu robisz? W łodzie. Mieliśmy dzisiaj szturmować wyspę. I zjawił się ten pendejo. Wysłałem kogoś po pomoc. Wsparcie powinno być w drodze. Powinno. Potrzebuję takiej łodzi. Już. Po co? Spytasz później. No to może pomóż mi go rozwalić. Dobra. To nie jest chyba Tommy, nie? A może Jesse? Głowa nisko! No jest tu, jest to, nie mogę. Z tej? Abby! A i chyba nie. Chyba nie. On jest chyba tam, gdzie światło. Sprawdzę się bardzo kiepsko. No już tak zgadnąłem, mu dwa strzały za dużo, bo wybrałem nie ten kierunek. Ej, broń biała, dobrze widzę? Jebać ten kierunek. Tędy. Si. Ooo! Aaaa! Schyl się! Niech pomyśli, że nas zgubi! Dobra. No, jeden strzał i po Abby. Pojawili się tu kilka dni temu. Nieźle nas tłukli. No, tu było blisko. Mógłbym ją uleczyć, co prawda. Mieć względny spokój, ale... może zobaczymy, jak zginą. Jak zginie, jeśli będzie miała zginąć. Dobra. Tak po prostu. Jeszcze z twarzą w kałuży. Więc śmierć podwójna. Znaczy, ona się mogła jeszcze utopić. To jest najlepsze. Ej, zdrowia się czwarte. No. Może nie będzie tak źle? No, trafi w niego? Ha! Dobra. Kurwa. No, trochę daleko, dobra, uwaga. No liczę, że tam gdzie światło, aha. A co jest, przeładowuje? Biegnę! Kurde. No, kawałek dalej. O, można w ten sposób. Dobra, to jak daleko? A, mamy już ten jest, dobra. Ale to faktycznie może się czołgać pod wodą. Ej, tu powinien być zasłonięty, nie?
O, dobra, i co my tu mamy? Okej. Okay. Po co, jako zasłona? Ulica rozjebana. Kurwa. Dobra, co robimy? Dostańmy się do garażu. No nie wiem, czy to jest dobra osłona, wiesz? Jestem tuż za tobą. Idź. Ale to znaczy, nie wiem, czy to jest dobry rodzaj osłony. Wózek się rozpada! Musimy biec! O-o. Leć! No co ty? Powinniśmy skupić się na nich, a nie na tej wyspie. To wciąż aktualne? Może właśnie atakują. Oj, jest wreszcie broń biała. Jej, śrub. No, halo, moment. Jak mogłem to pominąć? A dobra, to skoro jest montaż, coś nie wydaje mi się, żeby ten snajper był tu sam, wiecie? Mam dziwne przeczucie. I skoro to są blizny, to to ma sens. Muszę dodać jeszcze parę blizn do kolekcji. Aż tyle. No, to żeby nie musiał się tutaj cofnąć zaraz po to. Może tutaj idzie many, jednak. Ja on tylko wypatruje. Ciota. Nie, dobra, ale... A widzę radę sama? Nie. No, ale inaczej, to znaczy tylko tyle. Manny jeszcze żyje. Może tu mu się zdarzy zginąć? Wabij ich tutaj. Uważaj. Co, zarażonych? A potem ich zabija? No... A to Manny ich tutaj rozwala, dobra. A, ups. Ups, no dobra, 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 już spoko. Czy jest naprawdę blisko? A może pozwólmy jej zginąć jeszcze raz? O, tam widzę rzeczy do podniesienia. Dobra, Aki, wiem, jak to się skończy. Ej, postrzał w szyję? Coś wyglądało to, jakby ją komar ugryzał, bo coś w ten desej. A, dobra, spokojnie. Ja już wiem, gdzie trzeba iść. I tu już mógł ją załatwić, tak naprawdę. Wabij ich tutaj. Uważaj. No, Manny z nim sobie poradzić, czy ja będę musiał jakoś? Manny! Manny! O kurde. Wtedy ci lepiej powiesz. Manny! Kurde. No i chłopie, zmarnowałem cały młotek przez siebie, wiesz? Tym razem. Kurde, nie opłacało się tam ginąć. Jednak. Szkoda młotka. Co to jest, cegła? W sumie już mam. Dobra. O, jeszcze mam. Dobra. A może jednak... Chciałeś spalić. Chciałeś obligacza. Sorry, mamy. Kurde. A może mamy tym razem sobie lepiej poradzić tam na dole, bo chyba tam jest checkpoint, prawda? Czy już pięterko wyżej? Pięterko wyżej. Dobra, jak są zapasy? Nawet. Dobra, ale tego zacznijmy w końcu używać. Ile można oszczędzać? Oj, to można po prostu? Dobre. A może dla bezpieczeństwa. Abi za filarem. Względne bezpieczeństwo.
Ja mam łom, spokojnie. A koleś nie trafia przez chwilę. Żebym zaraz strzała nie zgarnął. Chyba coś do podniesienia, ewentualnie apteczka, czy już ją leczyć. Jak sądzicie? A, dobra, kij. Ile można ginąć? Ale to i tak jeszcze góra dwa strzały przyjmę i to po wszystkim. Dobra, za blisko. Dobra, gdzie? Znowu bliska kamera. No, do człapie, czy nie? No mógłby spłonąć, cholera. Ej, czy właśnie mam jeszcze zbyt blisko mojego lewego ucha? O, solidny cios pięścią. Ej, a to był nawet ładny strzał. Musimy dostać się do mostu, za nim dzieje. Dobra, spokojnie go potworzę, co mogę. A, i więcej już nie? Dobra, 6 jakby co? Podniosłem to, tak? Dobra, jak sądzisz, zwieje, czy nie? Nie mogę się doczekać, żeby go dorwać. No, żeby się nie okazało, że to lew na przykład. Wtedy będziesz musiała cofnąć te słowa, wiesz? Moment. Tylko przeszukam. Wiesz, monety i tak dalej, cały czas powiększam swoją kolekcję, a poza tym biegam niosąc bombę z podpalonym lądem. Więc nie dziw mi się, że mi to troszeczkę odpierdziela. To raz na schowałku mógł być lepszy. O, ale kiepski wybór broni. No też płomieni w deszczu. Nie, obowiązkowo zmieniamy. O, tu chyba lepiej. No, nie wiem gdzie uciekł ewentualnie, ale może coś zostawił po sobie. Amunicję na przykład. On się kurde nie obraził, wiecie? Cholera! A jednak jest. Money! O kurde, dobra. Jest tutaj! Wiecie, można było? Można było go trafić? Chyba nie. No to na ziemię ruchy, czy co? No coraz bliżej. No jesteśmy praktycznie, no, doszedłem mu na plecach już. O ja! Może nie tak, Abi, może nie tak. Ale jakby się tam udało, to byłaby szybciej na dole. Dobra. Jeszcze raz. A czy już poleciał gdzieś dalej? A w ten sposób, dobra. Czemu nie? Więc wysłanie w miarę okrężną drogą biegnę. O! Widziałem to, widziałem. Flanki go! Ale czemu nie tak po prostu? No solidna eksplozja. Widzisz go? No teraz już tylko kawałki. Gdzie? Mam, jak już rzucam do siosu. No, może był gdzieś w pobliżu. Ruszamy! No. Był tam. On powinien zginąć. Powinien być już martwy, wiecie? No ale. Kurwa! Nie ucieknie! Do tego trzeba było po prostu doprowadzić. Do takiego rozwoju wypadków. Nie, podnoszenie tych drzwi tam to jest zabójstwo moim zdaniem, ale. No właśnie. O to mi chodziło. Jak zaprowadzisz tego dupka do Isaaca?
Znowu będzie git. Zobaczymy, co z niego zostaje, kiedy skończymy. No to jest po cichu, czy... Manny. No, raz, dwa, trzy. Nie, myślę. Lepiej... Uuuu, Manny. Skoro on go przed, no. Więc tak zginął Manny właśnie. Właśnie tak. I tu się zaczęła, Abby, wiesz? I tu się właśnie zaczęło. Ja bym go po prostu teraz spalił, ale... Może to jest bezpieczniejsza opcja? Gdzie on jest? No, na ucho patrząc, nic, nigdzie. Ale to nie znaczy, że gdzieś go tutaj nie ma. Gdzie jest czas na takie rzeczy, się okazuje? Kurde, a i chciałem powiedzieć przed chwilą, szkoda Manny'ego. Ale wiecie, że tak niekoniecznie? Ja wam czekałem na to, aż on zginie, ale... No ale i tak. Teraz jesteśmy w innej ekipie, jak gdyby. No i gdzie on jest? Tu już nie przejdę? Może dołem? Trochę za mało miejsca, Abby. Możesz, kurwa. Ja sądzę, gdzie się czai po prostu, czy... Rozwalone szkło. Cicho nie będzie. Ale zapasy same się nie wezmą. Znaczy mamy jedno z szybszych śmierci, powiedzmy. Dobra, ale skoro tam mogłem wyjść, to znaczy, że tutaj go nie ma. Więc mogę w miarę swobodnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nawet bardzo swobodnie. Księga gości, coś? Czy może tędy? Zrobić go w konia. Nie, czyli czeka na zewnątrz po prostu. Przyczajka. Ja już została tylko jedna osoba. Do sprzątnięcia. A wiemy, że z tej potyczki Abby wyjdzie zwycięsko. Bo ma strzelbę. Tommy! Tommy tak dobrze strzela. I to on zabił Manny'ego. Dobrze. Poznała. To był Tommy. No, czyli Abby ma teraz autentyczny powód, żeby chcieć Tommy'emu wypłacić kulkę w kręgosłup. Ale najpierw lek. Ale wiedząc, że tam jest Tommy i on, no inaczej, mogła domniemać, że przeżył. Ona mimo wszystko nie poinformowała Owena, nie poinformowała Mel. To jak na moje trochę skopała. Jej wina, mogła ich ostrzec. No, ale w sumie tylko parę godzin. Momentu kluczowego. Gdzie teraz? Czy jakim cudem dotarliśmy jeszcze na wyspę Serafitów? I jak my to mamy przeżyć niby? Nie korzystają z tej części.
No to w sumie z perspektywie, skoro mamy atak na tą wyspę, to dobrze wiedzieć, że tutaj ta część jest nieużywana. Tak, łódź lewa. Musimy go dogonić. Wiesz, dokąd idzie? No i teraz ruszyła skupita dopiero. Tam będzie nasza mama. To daleko? Po drugiej stronie wyspy. Szlak. No to daleko. A co z twoimi? Przekradniemy się. Nie zobaczą nas. No dobra, skoro tak twierdzisz, ale dobrą, mocną stroną Abby nie jest skradanie się, uwierz mi. Ja tu bardziej strzelam, mimo wszystko. Ale dobra, może tym razem się uda, przekonamy się następnym razem. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!